przypadku raka wątroby bardzo często mamy przerzuty do węzłów chłonnych. To jest bardzo częsta lokalizacja i najczęstsza lokalizacja. W drugiej kolejności to są przerzuty, które mogą być do nadnercza, do kości i do płuc. Także tutaj mamy szereg narządów krytycznych związanych z obecnością przerzutów. Niestety przerzuty odległe na podłożu raka wątrobowo-komórkowego bardzo znacząco niestety pogarszają rokowanie tego pacjenta. Należy jeszcze powiedzieć, że rak wątrobowo-komórkowy to niekoniecznie może być jeden guz, może to być wieloogniskowy rozsiew, czyli mogą być to bardzo liczne guzy, które już wyjściowo mogą być nieresekcyjne, nieoperacyjne.